Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent, a to jest trzeci odcinek serii dedykowanej frameworkowi Bootstrap. Za nami bardzo napakowane treścią pierwsze dwa epizody kursu. Każdy miał ponad 50 minut, to była masa informacji, dużo takich fundamentalnych kwestii do zrozumienia. I dobrze, bo dzięki temu wiemy już bardzo dużo i na temat siatki bootstrapowej, i na temat głównej belki nawigacyjnej, navbara. Dziś mam o tyle dobrą wiadomość, że przynajmniej konceptualnie, pod kątem ilości użytej abstrakcji, będzie łatwiej, bo dziś zobaczymy w akcji podstawowe, często używane bootstrapowe klasy, które przydają się non-stop po prostu do tworzenia kontentu witryny, czyli do codziennej edycji jej podstron. Także dziś, kontynuując budowę naszej witryny o skokach narciarskich, stworzymy jeden przykładowy wpis. To będzie, jak widać, sylwetka jednego ze skoczków, to jest nasz mistrz Kamil Stoch. No i przy okazji budowy takiego wpisu pogadamy o typografii, czyli w jaki sposób dobrać czcionkę i jakiego kroju fonta w ogóle używa domyślnie Bootstrap, pogadamy o klasach włączających responsywność i opływanie obrazów, mega często używane. Przejdziemy też przez całe grono predefiniowanych operacji na tekstach, operacji, które zapewne znamy już z CSS-a, ale tutaj w Bootstrapie możemy użyć predefiniowanych gotowców, które po prostu warto znać. I na koniec pogadamy też o listach numerowanych i nienumerowanych. Jakie klasy przypisać im we frameworku? No, to tak oczywiście mówiąc w dużym skrócie. Wiadomo, że pojawi się tutaj cała masa detali. Generalnie jednak materiał będzie dość prosty, przyjemny, będzie stanowił taki oddech świeżego powietrza po tym, co już trudnego przyswoiliśmy. Jednak uwaga, warto ten odcinek przepracować. Nie należy lekceważyć go z tego powodu i faktycznie poznać te najczęściej używane klasy. Dla tekstów, dla obrazów, dla list, no bo rzeczywiście przyspiesza to proces tworzenia kolejnych podstron, kolejnych widoków w templatkach. Więc jakkolwiek będzie ci na pewno towarzyszyć takie odczucie, że no wiem co to jest, znam to z CSS-a, sam mógłbym to sobie dodać w arkuszu stylów, to pozostań czujny, skupiony bądź skupiona. Zrób notatki, zobacz te gotowe klasy w akcji, by to samo co już znasz, realizować teraz często jak najmniejszym nakładem kodu, predefiniowaną klasą. I niech to wejdzie w nawyk. Nauczmy się myśleć w kategoriach frontendowego frameworku, czyli nie wynajdujemy koła ponownie, jeśli nie ma takiej potrzeby. Nie robimy wszystkiego sami, tylko używamy predefiniowanych klas, unikając jak tylko się da powtarzania, czyli redundancji. Ok? No to do dzieła. Przejdźmy na pulpit. I tutaj mamy katalog Bootstrap odcinek 3. Jeśli chodzi o źródła, to są to pliki ukończonego projektu z odcinka 2. Całą taką paczkę można pobrać z bloga mirosławzelent.pl do tego odcinka i ten początkowy stan witryny, żeby przepracować wszystko na spokojnie wraz ze mną, znajdziecie w folderze Początek pracy. Wynikowe pliki, czyli stan na koniec tego odcinka, zostaną zaś umieszczone w folderze Koniec pracy. Oprócz tego dorzucę Wam też slajdy z podsumowania, w tym jedną grafikę, która będzie zbiorczym zestawem używanych dziś klas. Ok, a teraz dodajmy sobie tutaj widok pojedynczego wpisu. Czyli skopiujmy sobie indeks, stronę główną i nadamy temu drugiemu plikowi nazwę na przykład wpis.html, no czyli widok wpisu blogowego. Otwórzmy to sobie w edytorze kodu, jak również od razu w przeglądarce. No jest to rzeczywiście skopiowana nasza strona główna. I teraz zamiast tej siatki kafelków spróbujemy sobie stworzyć w tym miejscu wpis blogowy na temat Kamila Stocha. Czyli to by była podstrona, do której trafimy na przykład po kliknięciu na ten tutaj kafelek na stronie głównej. Logiczne. I jeszcze zanim przejdziemy dalej, to otwórzmy sobie również w edytorze nasz arkusz stylu. Czyli u nas jest to main CSS. Pomyślmy po pierwsze, jak rozwiązać ten nasz wpis blogowy semantycznie. W sekcji body mamy najpierw nagłówek całej witryny, zawierający navbara, tą belkę nawigacyjną, no i ten header tutaj się kończy. I następuje główna zawartość witryny. Na stronie głównej mieliśmy póki co zrobioną jedną tematyczną sekcję z tymi kafelkami przedstawiającymi sylwetki zawodników. Oczywiście na stronie głównej tych różnych sekcji będzie docelowo kilka, natomiast w konkretnym wpisie blogowym zastosujemy w tym miejscu raczej znacznik article. Czyli całą tę sekcję, wszystkie te kafelki usuwamy i wewnątrz znacznika main umieścimy teraz artykuł. Wpis blogowy z sylwetką Kamila Stocha. A wewnątrz przygotujemy teraz blogową strukturę tego artykułu. Czyli najpierw będzie pojemnik mieszczący całą siatkę, którą przygotujemy, czyli jak doskonale pamiętamy div o klasie container z zamknięciem. I w kontejnerze pora na pierwszy wiersz siatki, czyli div o klasie row. No i zamykamy.
I teraz co do struktury wpisu blogowego. Proponuję najpierw w pojemniku o pełnej szerokości 12 kolumn umieścić sobie reklamę. Potem w lewym panelu właściwą treść artykułu o szerokości powiedzmy 2/3 ekranu, czyli 8 kolumn z 12, i będzie też taki sidebar, panel boczny, który rzecz jasna zajmie pozostałe 4 kolumny. A co do większej ilości technicznych szczegółów, to niech ten górny pojemnik na reklamę nie będzie divem, tylko niech on będzie asideem. No bo reklama to jest zawartość ewidentnie poboczna. Stanowi w jakiś sposób część artykułu, no o tyle, że ta reklama zapewne pozwala serwisowi o skokach narciarskich w ogóle istnieć w sieci, ale jednak sam baner w praktyce niewiele ma wspólnego z życiorysem Kamila Stocha, z mięsem tego artykułu. I stąd aside. I tak samo ten prawy panel niech również będzie asideem. Bo to też jest taki panel boczny, jak sama nazwa mówi. Pojawi się tam co prawda zdjęcie Kamila, ale głównym zadaniem tego panelu jest raczej prezentowanie pomocniczej nawigacji. Być może też reklamy w postaci tak zwanego wieżowca, 300 na 600 pikseli. Wiadomo, że ten sidebar jest tylko poboczną treścią właściwego artykułu, który z kolei znajdzie się w tym lewym divie i który zajmie 2/3. Także lecimy. To najpierw będzie ten reklamowy aside i klasa. To będzie call 12, czyli ten aside zajmie zawsze całą dostępną szerokość w siatce, zawsze to będzie 12 kolumn. Potem będzie ten lewy div z treścią artykułu, o klasie, call i powiedzmy od rozmiaru large 8. Zamykamy i prawy sidebar to będzie aside, o klasie, call large 4. I teraz, żeby w ogóle zobaczyć na ekranie te pojemniki, to wpiszmy sobie jakąś robaczą zawartość, na przykład AA, BB i CC. Wszystko też wydaje się być ładnie pozamykane, także zobaczmy. U góry będzie horyzontalna reklama, zawsze zajmująca całą szerokość, a pod spodem układ 8/4, a przynajmniej od szerokości large. Odpalmy sobie opcję zbadaj, czyli od rozmiaru large wzwyż, w praktyce od 992 pikseli, mamy nasz zaplanowany układ 8/4, a na węższych ekranach kolumny ustawią się, zobaczcie, jedna pod drugą, gdyż ten prawy aside przeszkadzałby już w komfortowym czytaniu artykułu, gdyby nadal zajmował 1/3 dostępnego miejsca, a artykuł 2/3. To byłoby za mało na wąskim ekranie. Okej, super. To zamknijmy. I teraz druga sprawa. Skoro ten nasz lewy div będzie zawierał treść artykułu, no to niech kolor tła tego pojemnika będzie biały, a czcionka w nim czarna, bo zazwyczaj lubimy czytać tekst czarno na białym. I moglibyśmy tutaj dopisać własną klasę, ale pamiętajmy, korzystamy z frameworka, w którym już predefiniowano przecież wiele użytecznych klas. I teraz, żeby uzyskać białe tło jakiegoś pojemnika, to wystarczy użyć klasy BG, od słowa oczywiście background. No i do wyboru mamy podstawowe opcje kolorystyczne w Bootstrapie. Nas oczywiście interesuje BG White. Zobaczmy. Tak jest, bez problemu tło jest białe, ale wpisane przez nas znaki BB są jasnego koloru, zobaczcie. A to dlatego, że taki kolor ustawiliśmy w arkuszu stylów w poprzednim odcinku. W sekcji Body mamy taki oto tutaj jasny kolor. Ale to też można we frameworku naprawić szybko. Dopiszmy sobie kolejną klasę, tekst Body, a na ekranie widzimy też inne warianty kolorystyczne, które można tekstowi nadać, że tak powiem, na szybko. I na koniec jeszcze ustawmy w środku tego białego diva padding z każdej strony, no to się przyda. Czyli padding to będzie klasa P i mamy dostępne rozmiary od 0 do 5, my wybierzemy sobie powiedzmy 4. Czyli zobaczcie, znajomość tych predefiniowanych klas pozwala nam, jak to się mówi, na szybko coś sobie wystylizować. I każdy frontendowiec znający Bootstrapa od razu będzie wiedział, co te klasy robią, no bo mają tak przejrzyste nazwy. I taki jest też cel tego odcinka. Poznać te często używane klasy, które spotkamy w edycji tekstów, obrazów i list. I teraz każdą klasę, której użyjemy dziś w odcinku, dopiszemy do listy, którą dostaniecie w paczce do pobrania, w katalogu Podsumowanie. Będzie sobie można wydrukować taką listę wszystkich użytych dzisiaj klas, żeby się z tym opatrzeć, żeby weszło w krew. OK? A zatem mamy już bardzo ładny zaczątek lewej szpalty, w której znajdzie się artykuł. Awesome. No to teraz może spróbujmy zamiast AA wstawić tu rzeczywistą reklamę. U nas nie będzie to co prawda program AdSense, umieścimy tutaj po prostu roboczą grafikę, banner, ale będzie to też obraz przygotowany w standardowym AdSense'owym wymiarze 970x90 pikseli. Przejdźmy zatem do folderu z projektem
I jeżeli tylko pobraliście paczkę z mirosławzaland.pl do tego odcinka, to w folderze IMG znajdziecie grafikę o nazwie Wikipedia JPEG. To będzie nasz baner reklamowy. No, to jest oczywiście taka udawana reklama. Umieściłem tutaj, jak widać, nawet informację, że tekst, którego dziś użyjemy jako treści artykułu, czyli ten autentyczny życiorys Kamila Stocha, został wprost zaczerpnięty, skopiowany właśnie z Wikipedii. To będzie taki nasz dummy content zamiast zwykłego lorem ipsum, żeby było ciekawiej. Ale jeśli ktoś będzie chciał się udać do oryginalnego życiorysu, całego, no to podlinkujemy do niego ten właśnie nasz tutaj baner. Kliknięcie w tę reklamę przeniesie kogoś do oryginalnego artykułu. Czyli przejdźmy do tego naszego 12-kolumnowego asajda, który jest na górze, i zaczniemy może od tego linka, czyli Ahref. I tutaj akurat link do tego życiorysu Kamila jest dość prosty. https://wiki/kamil_stoch. I dodajmy jeszcze atrybut target blank, żeby otworzyć to w nowej karcie. No i zamykamy hiperłącze i wstawiamy nasz obraz, image. Source to u nas będzie najpierw katalog IMG i obrazek nazywał się Wikipedia JPEG. I jeszcze wymagany tekst alternatywny, ustawmy życiorys Kamila Stocha. No i teraz, gdy to zobaczymy na stronce, no, przydałoby się to wyśrodkować w poziomie i nadać jakieś marginesy z góry i z dołu. No i klasycznie, czyli gdybyśmy nie używali frameworka, to pewnie nadalibyśmy asajdowi własną klasę i tam to wszystko ustawili. Ale używając Bootstrapa można to zrobić szybciej, bo mamy przecież tyle predefiniowanych klas. Zobaczcie, dopiszemy sobie tylko klasę TextCenter. Oczywiście jako, że jest to nazwa klasy, a więc piszemy wewnątrz atrybutu koniecznie. No i to już powinno wyśrodkować grafikę, jako że jest ona kontentem, wnętrzem tego pojemnika. Pyk, działa. No i zapamiętajmy sobie tę sztuczkę z TextCenter w codziennej praktyce tworzenia kontentu. Przyspieszy nasze działania środkujące. I oczywiście znajdzie się ona także na liście klas z tego odcinka. A co do marginesów, czy pamiętamy rodzinę klas ponazywanych literą M? Tak jak padding to P, to tak samo margin to M. U nas chcemy nadać odstępy z góry i z dołu, a więc zapiszemy sobie M, Y, no bo nadajemy odstęp na osi pionowej, rozmiaru pierwszego, tego najmniejszego. To jest zrobione analogicznie, jak mieliśmy ostatnio, o tutaj, zobaczcie. Tylko tu mieliśmy margin right, no ale zasada, rodzina klas ta sama. Czyli powinien to być teraz minimalny odstęp w osi pionowej, zobaczmy. Zgadza się. Generalnie sizing takich marginesów przewiduje skalę tak jak przy paddingu od 0 do 5. U nas, jako że to będzie reklama, to ustawmy sobie wartość największą, 5. Bo tak w praktyce wymóg utrudnienia przypadkowych kliknięć w reklamy to wręcz podstawowa zasada spójności normalnych programów partnerskich. No i jest to też bycie fair wobec reklamodawców, jak i internautów. Także niech ten odstęp będzie aż tak wielki. Jak widać, teraz będzie raczej ciężko o misklika. No i wszystko jest spoko, dopóki nie zmniejszymy szerokości witryny. Jak widać, pojawia się pasek poziomy z powodu takiego, że obraz mający 970 pikseli już się w tej szerokości nie mieści. Co do obrazów w Bootstrapie 4, to aby zachowywały się responsywnie, należy im przypisać klasę o nazwie ImageFluid. Zróbmy to teraz. Class IMG Fluid. Od teraz obraz zacznie się wymiarować w razie potrzeby. I jak widać, faktycznie, gdy zmniejszamy swoją szerokość, to tak się dzieje. Przy okazji, gdyby ktoś kiedyś zastanawiał się, dlaczego reklamy AdSense tak się nie zachowują, no to dlatego, że one tylko początkowo przy wczytywaniu dobierają swój rozmiar, a potem już go zachowują. Bo widać, że na przykład taki tekst na reklamie jest już po zwymiarowaniu responsywnym nieczytelny. Więc jeśli ktoś otworzyłby stronę w takiej szerokości ekranu, to oczywiście nie wczytałby mu się szeroki baner 970x90, tylko raczej kwadrat 300x300. Ale u nas, jeśli jest to zwyczajny image, a nie skrypt reklamowy, no to po prostu zostaje on odpowiednio wyskalowany. Pamiętajmy też, że klasa ImageFluid obowiązuje w Bootstrapie 4, zaś w 3 była to klasa ImageResponsive. Pamiętajmy o tym. Okej, kolejny detal do poprawy, może taki mało ważny, ale jednak. Dotyczy tej naszej tutaj belki. Opcja Start nie powinna być przecież podświetlona we wpisie blogowym, bo nie znajdujemy się już na stronie głównej, tylko w tym wpisie. Także tam, gdzie mamy w kodzie opcję Start, usuwamy stąd klasę Active. I zapiszmy. No, teraz nie będziemy już mylić odwiedzających. Nasz wpis przedstawia sylwetkę zawodnika,
a taka opcja jest dostępna jedynie, zobaczcie, w podmenu i zawody. Stąd po prostu nie użyjemy teraz klasy Active. Okej, no to bierzmy się teraz dalej za lewą szpaltę serwisu. Najpierw umieścimy na górze nagłówek, header całego artykułu, z zamknięciem. No i wiadomo, że w kontekście SEO najlepszy będzie nagłówek H1. Użyty jeden raz zaznaczy robotowi, o czym jest ta podstrona. Nasz zawodnik to Kamil, Wiktor, bo tak ma na drugie imię nasz mistrz olimpijski, Stoch. Zapiszmy i teraz, gdy zobaczymy to w akcji, no to ten napis jest taki zielonkawy, czy jakbyście tam nazwali ten kolor. Kobiety, które nas oglądają, na pewno podałyby nam nazwę tego koloru. Natomiast on ma taką barwę z racji tego, że w arkuszu stylów ordynarnie, barbarzyńsko w poprzednim odcinku po prostu złapaliśmy każdy znacznik H1 na stronie. I teraz tak, co do nagłówków w Bootstrapie, to oprócz defaultowego ich ostylowania, mamy też dostępne klasy o nazwach od H1 do H6. To warto zapamiętać, bo czasami na przykład będziemy chcieli zrobić nagłówek H1, ale o rozmiarze nagłówka H2 albo H3 wyglądający jak H4. Dzięki klasom zyskujemy taką swobodę wpływania na wygląd nagłówków. Oczywiście wraz z kolejnym numerem klasy zawsze zmniejsza się rozmiar fonta tego nagłówka i nadamy tutaj klasę H2. Ona zapewni nam mniejszego fonta i to pisanego na czarno, domyślnie. Zobaczmy, czy zadziała. Okej, oczywiście dla robota Google jest to nadal tak samo ważny i legitny nagłówek H1. Użycie tej klasy w żaden sposób nie deprecjonuje tego, że jest to największy nagłówek. Ja bym tutaj jeszcze wytłuścił czcionkę i napisał to może dużymi literami. I nadal nie muszę nawet tworzyć własnej specjalnej klasy, bo po prostu użyję sobie kolejno predefiniowanych klas. Najpierw będzie font, way, bold. To jest klasa zmieniająca rzecz jasna grubość tekstu, wzorowana na właściwości CSS. Pozostałe możliwe wartości widzimy teraz na ekranie, no i te wartości też mówią same za siebie. Tutaj tylko zwróćcie uwagę, żeby nie wstawić z przyzwyczajenia w tym miejscu dwukropka. To się będzie zdarzać, przyzwyczajenie z CSS-a. Ma być myślnik, no bo to jest po prostu nazwa predefiniowanej klasy. No i idąc dalej, wielkie litery też uzyskamy na gotowo, z użyciem kolejnej klasy text uppercase. Oczywiście analogicznie istnieją także klasy text lowercase oraz capitalize, czyli kiedy każdy wyraz byłby pisany z pierwszej wielkiej litery, czyli tak zwanymi kapitalikami. Ponownie przypominam, bo tak wymieniam te klasy, pełna ich lista będzie dostępna w paczce dla Was. Wszystkie klasy z odcinka tam trafią, wraz z krótkim opisem. Dobra, no to zobaczmy nagłówek. Pach. Gotowe. To teraz przejdźmy do katalogu IMG w naszym projekcie. I tutaj mamy przygotowany tekst, nasz dummy content, życiorys Kamila skopiowany z Wikipedii. Jak widać, jedyne co mamy tu już dodane, żeby nie robić wszystkiego od zera, to akapity i nagłówki H2. Usunąłem także przypisy w nawiasach kwadratowych, które na Wikipedii występują, żeby nie psuły nam tego tekstowego dummy contentu. A zatem wklejmy mięso artykułu, właściwy content pod nagłówkiem lewej szpalty serwisu. Pyk. Dostosujmy teraz jeszcze wcięcia. I gitara, zobaczmy. No, dużo tutaj jeszcze będzie zabawy z tekstem, żeby to wszystko poukładać, wyjustować, żeby te nagłówki ładnie wyglądały. I może zajmijmy się najpierw właśnie wyjustowaniem akapitów. Istnieje do tego celu przeznaczona, predefiniowana klasa, która nosi nazwę TextJustify. Dopiszmy taką klasę. No i zobaczmy. No, ten jeden akapit został wyjustowany w locie, natomiast musielibyśmy taką samą klasę TextJustify teraz dopisać do każdego kolejnego akapitu. I stąd postąpimy sprytniej, zrobimy to raz a dobrze. To znaczy do naszej lewej białej szpalty dopiszemy własną klasę o nazwie na przykład wpis. I w CSS-ie również zróbmy selektor dla klasy wpis. No i właściwość TextAlignJustify. Oczywiście można było też napisać taki selektor wpis spacja p. Też by zadziałało dla wszystkich akapitów, ale zrobimy wersję bez tego, dlatego że zobaczcie, trochę nie podoba mi się padding. Z lewej i z prawej strony mógłby być większy, a ponadto na moje oko ta czcionka ma nieco za duży rozmiar. W arkuszu stylów na samej górze dowiadujemy się, że ostatnio przypisaliśmy dla body size równy 17 pikseli. Otóż w typografii uznaje się, a przynajmniej tej typografii bootstrapowej, że dobrą do czytania domyślną wartością byłoby raczej 16 pikseli.
Więc dopiszmy sobie na dole tutaj font size 16 pikseli. I oczywiście to również mogliśmy zrobić dla selektora wpis spacja P, natomiast chcemy także wprowadzić własny padding, równy dokładnie powiedzmy 30 pikseli. I gdybyśmy tu mieli selektor ze spacja P, to ten padding w pionie wyniósłby już 60, bo tylko marginesy ulegają pionowemu kolapsowi. Padding jest odstępem wewnętrznym, a więc byłby podwójny. Zobaczmy, czy zadziała. Okej, i skoro nadaliśmy teraz własny padding, no to tutaj w tym miejscu usuniemy klasę P4. Nie będzie już potrzebna. Czyli reasumując, wprowadziliśmy własną klasę, bo chcieliśmy uniknąć powtarzania za każdym razem klasy TextJustify w każdym akapicie, a dwa, że chcieliśmy mieć własny, dokładnie określony padding, a predefiniowane P4, 3 czy 5, no po prostu to nie było to. Chcieliśmy mieć dokładnie 30 pikseli. Zobaczmy. Świetnie, jest lepiej. Całkiem przyjemnie się już to czyta. Tu jeszcze do nagłówka H1 dopiszemy sobie usunięcie tego lewego odstępu, a z dołu nieco go dodamy. No to wracajmy. No to margin left 0, margin bottom 4. Awesome. Podsumowując to, co zrobiliśmy, to stosujemy kombinację tak gotowców dostarczonych wraz z Bootstrapem, jak i własnych klas, kiedy te predefiniowane wartości w jakimś stopniu nam nie wystarczają. Nie należy tu być neurotycznym, jakoś wymagać tylko od siebie klas albo tylko predefiniowanych, albo odwrotnie, trzymać się tylko własnych. Nie, możemy miksować. Kiedy nie ma wyraźnej potrzeby, używajmy gotowców, a kiedy chcemy coś, że tak powiem, dopieścić, no to wtedy użyjmy własnych klas. A wracając do klasy TextJustify, to istnieją podobne, służące do wyrównywania tekstu, klasy TextCenter, Left oraz rzecz jasna Right. Co ciekawe, w przypadku każdej tej klasy, z wyjątkiem właśnie justowania, można także podać rozmiar ekranu. I jak to w Bootstrapie od tego rozmiaru wzwyż, dane wyrównanie będzie obowiązywać. Czyli na przykład dla naszego H1 możemy sobie wpisać TextCenter, czyli wyrównanie do środka, ale ustawimy tekst od rozmiaru medium left. Zapiszmy. I obowiązuje wyrównanie do lewej od rozmiaru medium wzwyż. Ale w węższych widokach, zobaczcie, obowiązuje już center. Rozumiemy? Szkoda jedynie, że dla klasy TextJustify nie można takiego rozmiaru określić. Rozmiaru, od którego justowanie by nastąpiło. Tutaj jeszcze ścieśniając maksymalnie, widzimy, że przydałyby się marginesy dla klasy wpis, ale obowiązujące właśnie tylko w tym najmniejszym widoku extra small. Ponadto w najwęższej wersji, jak widać, pojawiają się dość duże odstępy pomiędzy wyrazami, kiedy linie tekstu są justowane. Można by więc przywrócić w tym rozmiarze wyrównanie do lewej. No tylko, że wyrównanie do lewej zapisane z rozmiarem zadziała od tego rozmiaru wzwyż. I dlatego tutaj przychodzi dobry moment na znaną sztuczkę z użyciem zapisu addMedia w CSS i podaniem tam odpowiedniego przedziału. Wygląda to tak, jak powiedzieliśmy, najpierw znak add, czyli małpa, media i w nawiasie podajemy wymiar w pikselach, my dajmy ten dla extra small, czyli zapiszemy max width, czyli dla maksymalnej szerokości, do 575 pikseli włącznie. Klamry. I to oznacza po prostu tyle, że cokolwiek teraz wystylizujemy wewnątrz tych klamer, będzie tak ostylowane tylko w tym przedziale. W tym przedziale do maksymalnie 575 pikseli. Ok? Czyli jest to stylizacja ograniczona rozmiarem ekranu, tym naszym wpisanym przedziałem. Genialnie proste, prawda? Czyli jeśli szerokość dostępnego płótna przeglądarki znajduje się w tym przedziale, to wówczas klasa wpis będzie stylizować nieco inaczej margin. Na Y dajmy 40 pikseli, a w osi poziomej 20. No i rzecz jasna, czcionka będzie wyrównana do lewej, czyli text align left. I możemy w tym najwęższym widoku ustawić nawet mniejszego fonta. Na powiedzmy 15 pikseli. Zobaczmy. No i 575 lub mniej pikseli, widać ten przeskok właściwości. Pojawia się margines, zmniejsza się czcionka, no i mamy wyrównanie do lewej, żeby uniknąć tych dziur pomiędzy wyrazami. Także całkiem spoko. Teraz jeszcze co do tego wpisu w CSS-ie. Oczywiście, skoro możemy użyć opcji max width, to równie dobrze można użyć opcji min width, a nawet kombinacji ustanawiającej dany przedział. Dobrze jest ten zapis znać, żeby przejąć pełniejszą kontrolę nad sposobem wyświetlania witryny w dowolnym rozmiarze ekranu. I oczywiście w środku tych klamer może się pojawić więcej niż jedna klasa czy jedno ID.
Zresztą dzisiaj pewnie jeszcze co nieco tam ostylujemy dla tego konkretnego wymiaru. Tego wymiaru extra small do 575 pikseli włącznie. Super. Co zrobimy dalej? No na pewno potrzebujemy poprawić te nagłówki H2. No i margines dolny jest jakiś za mały. A zatem znajdujemy nasz nagłówek w kodzie i ponownie zamiast pisać własną klasę, użyjemy tych predefiniowanych. Skoro istnieją gotowe klasy dla nagłówków od H1 do H6, to my dajmy tutaj klasę H2, a margines dolny poprawimy także klasą oczywiście MB bottom 4. Niech będzie spory. Okej, tutaj jeszcze można by pogrubić czcionkę i nieco ją zmniejszyć. Użyjmy zatem klasy H3 zamiast H2. To nam zmniejszy fonta, a to, że jest to nagłówek H2 z klasą H3 niczemu nie wadzi, no bo to jest po prostu dla robota nazwa klasy. A co do wytłuszczenia fonta, to wpiszemy może tutaj klasę font way bold. No i to powinien być gotowy nagłówek. Zobaczmy. O tak, dużo lepiej. A zatem proponuję ten sam zestaw klas, czyli cały ten atrybut. Przekopiować także do następnego nagłówka H2. Zobaczmy. Okej. Kolejna popularna klasa, której ludzie używają w artykułach blogowych, to tak zwany lead, czyli akapit wprowadzający. Taki tekst cechuje się nieco większym, jednocześnie cieńszym fontem, aniżeli standardowe wyrazy akapitu. I my taki leading text mamy, zobaczcie, w tym akapicie. To jest faktycznie taka zapowiedź tego, co zaraz nastąpi. Także dodajmy klasę lead, skopiujmy cały atrybut, bo też taki wiodący akapit znajduje się również w tym miejscu. Tu również go wklejmy. Zobaczmy. No i dobra, jak widać czcionka jest większa, ale nie cechuje się wcale cieńszym krojem. Natomiast jak sobie damy prawym, zbadaj, to zobaczcie, napisane jest jak byk font way 300. I to jak najbardziej obowiązuje. To dlaczego mamy tutaj ewidentnie 400? No, stało się tak za sprawą naszego podpięcia czcionki Open Sans. O, tutaj. Przypomnijmy sobie, że przecież pobieramy w tej linii jedynie wersje 400 i 700. I kiedy przeglądarka ma tak ograniczony wybór, no to do wyświetlenia wersji 300 używa oczywiście tej najbliższej, czyli 400. Logiczne. Dopiszmy zatem także tutaj 300 przecinek. No i teraz powinno zadziałać. Zobaczmy. Tak jest, czyli była to kwestia typograficzna związana z podpięciem, bo sama klasa lead działa poprawnie. Jak widzimy, taka wiodąca klasa akapitu ma nam w założeniu ułatwić omiatanie wzrokiem dłuższych tekstów, bo taki lead wprowadza czytelnika w tematykę nadchodzących akapitów i pozwala lepiej ocenić, o czym jest dany nadchodzący teraz tekst. Często jako internauci to właśnie robimy w sieci. Czytamy pobieżnie, scrollujemy wzrokiem, zanim coś rzeczywiście zdobędzie pełną naszą atencję. Oczywiście stosowanie leadów nie jest koniecznością. Nie wszyscy internauci zresztą je lubią, bo niektórym kojarzą się one tak onetowo czy buzzfeedowo. Ale zasadniczo jest to, myślę, pomysł dość dobry w przypadku dłuższych tekstów. Okej, a teraz wróćmy do naszego podpięcia czcionki i przy okazji tej linii omówmy teraz ogólne założenia typografii Bootstrapa 4. Bo uwaga, co myśmy tutaj efektywnie w tej linii uczynili? No, sprawiliśmy, że cały nasz serwis używa jednego wybranego kroju czcionki. Czcionki o nazwie Open Sans. Oczywiście sama ta jedna linia tego jeszcze nie sprawiła, no bo mamy też zapis w selektorze body w CSS-ie. Ale wiadomo, jaką tutaj decyzję podejmujemy. Mówimy obojętnie, co by się działo. Czyli czytajmy obojętnie, w jakim jesteśmy systemie operacyjnym. To ta strona ma zawsze wyglądać, przynajmniej typograficznie, tak samo. To jest świadoma nasza decyzja projektowa, którą umożliwia nam istnienie inicjatywy o nazwie Google Fonts. Jesteśmy tutaj trochę jak taki tyran, niczym jakiś Fidel mówimy, na Kubie obowiązuje Open Sans. Narzucamy, ale przynajmniej mamy pewność, jak nasza witryna będzie wyglądać, prezentować się na różnych systemach. Ale jak to w przyrodzie, w polityce czy w internecie, istnieje także konkurencyjne podejście do tego rodzaju typografii, nie narzucające jednego czy ewentualnie kilku fontów od Google'a. To podejście nazywa się NFS. I to nie jest Need for Speed, tylko Native Font Stack, czyli stos czcionek natywnych dla danego systemu. Bo ktoś powie tak, ja właśnie wcale nie chcę, żeby moja strona wyglądała typograficznie tak samo w każdym systemie. Ja bym wolał, żeby na Windowsie miała feeling Windowsowy, na Macu Macowy, a na przykład w Androidzie Androidowy. A mogę to osiągnąć, stosując w witrynie takiego samego fonta, jaki jest domyślny w danym systemie. Ten natywny, stąd Native Font Stack.
I na przykład jak ktoś będzie przeglądał stronę w Safari na Macu, to strona pokaże czcionkę San Francisco. W Windowsie strona wyrenderuje tekst z użyciem Segui UI, a w Androidzie będzie to czcionka Roboto. No oczywiście tam jeszcze wszystko będzie zależeć od wersji systemu, no bo obowiązują wiadomo odpowiednie fallbacks. Natomiast taka jest ogólna idea Native Font Stacka, to jest pomysł NFS. I teraz w Bootstrapie 4 domyślnie użyto właśnie filozofii NFS do określania czcionki. Czyli ten font spróbuje się dopasować do tego systemowego. A w razie kompletnej porażki tego wykrywania użyjemy klasycznych Helvetica Nue lub Arial Sans Serif. W Bootstrapie 3 nie było Native Stacka, tylko od razu obowiązywały te klasyczne fonty webowe z rodzin Helvetica i Arial. I teraz ja osobiście, i podkreślam, to jest moja prywatna opinia, jestem raczej zwolennikiem tej pierwszej filozofii, to znaczy wymuszenia identycznego fonta w każdym systemie. Nigdy nie czułem wewnętrznie jakiegoś połączenia pomiędzy witryną a systemem operacyjnym. To strona internetowa ma swój charakter i to taki powiedziałbym autonomiczny. Na przykład portfolio artysty fotografa będzie mieć dość frywolną typografię, taką artystyczną. Blog rysownika może mieć fonty stylizowane na pismo odręczne, a serwis tematyczny czy jakieś dobre forum dyskusyjne skorzysta z typografii nastawionej na czytelność długich tekstów. No tak czy inaczej, witryna zyskuje swój charakter dzięki typografii. Zapewnia specyficzny tzw. user experience, a system operacyjny z przeglądarką to dla mnie jedynie oprogramowanie mające umożliwić wyświetlenie tej strony. I tylko tyle. Więc nie czuję tego, żeby strona miała zmienić typografię, tylko dlatego, że oglądam ją teraz na Windowsie czy na Macu. Ale to jest moja prywatna opinia. Szanuję też podejście konkurencyjne, choć osobiście go nie czuję, nie przemawia do mnie. Natomiast najważniejszy od strony technicznej wniosek jest taki. Jeśli nie określimy konkretnego fonta w Bootstrapie 4, to nasza strona może prezentować się inaczej w różnych systemach operacyjnych, jako że framework w wersji 4 używa podejścia NFS. Ok? To zapamiętajmy. A co do wyboru deweloperów Bootstrapa, którzy zdecydowali się na NFS, moim zdaniem to nawet lepiej, że nie wybrali jakiegoś konkretnego na przykład fonta od Google. Bo wtedy nie dość, że strony już są podobne blokowo za sprawą istnienia siatki bootstrapowej, to jeszcze byłyby często identyczne typograficznie. A tak wybieramy sami. Ja akurat uważam, że Google Fonts to jest świetna inicjatywa, bo dzięki niej jest typograficznie ciekawiej w internecie. Okej, tyle na temat kroju czcionki. U nas wybraliśmy Open Sans i tego się trzymamy. Jest to dobra czcionka dla serwisów tematycznych czy specjalistycznych. Czytelna, foremna, aż chce się zagłębić w lekturze. Oczywiście jest to kwestia mocno subiektywna, ale takie są moje generalne odczucia wobec tego fonta. Okej, to teraz obrazy w naszej witrynie. Przy okazji wstawiania reklamy, a także wcześniej w odcinkach, poznaliśmy klasę Image Fluid w Bootstrapie 4 oraz jej odpowiednik Image Responsive w Bootstrapie 3. Ale istnieją także inne przydatne w zajmowaniu się obrazami klasy. Poznajmy je teraz. Zaczniemy od umieszczenia zdjęcia Kamila Stocha w Asajdzie po prawej stronie, w miejscu tych liter CC. Czyli znajdujemy w kodzie ten pojemnik. I to będzie image src. I teraz zajrzyjmy do naszego katalogu IMG. To będzie ten tutaj obraz Kamil Stoch JPEG. Ok, czyli images Kamil Stoch JPEG. Tekst alternatywny Kamil Stoch. No i jeżeli żadnej klasy w tej chwili ten obraz nie ma, to jak wiemy będzie on trochę rozwalony. To znaczy przeglądarka jak widać pobrała sobie sizing z oryginalnego pliku, który jest jak widać dość duży. No i dlatego właśnie do obrazów dopisujemy klasę image fluid, co załatwia problem, jak tutaj zresztą widać. Natomiast istnieje jeszcze jedna bardzo podobna klasa, którą warto znać, a mianowicie image thumbnail. Czyli miniaturka. Co ważne, zobaczcie, nie trzeba było najpierw wpisać image fluid, a potem dodać drugą klasę thumbnail, tylko można było od razu zamienić tę pierwotną klasę na taką. I co ta klasa zmienia? No, podpowiem, zanim jeszcze sprawdzimy, że ta klasa również nadaje automatyczny sizing obrazkowi, taki responsywny, ale także dodatkowo, zobaczcie, pojawia się taka charakterystyczna biała ramka, w dodatku nieco zaokrąglona na rogach. Całkiem estetyczny efekt, choć uwaga, wiele osób, no jako że jest to miniaturka zdjęcia, pomyśli, że kliknięcie na taki obraz prawdopodobnie powinno spowodować wgranie pierwotnej, większej wersji zdjęcia do przeglądarki. Najczęściej będzie to tak zwana galeria typu lightbox, czyli takie ściemnienie wokół zdjęcia połączone z wgraniem skalowanego obrazu na cały ekran, lub ewentualnie link do wersji surowej zdjęcia w dużej rozdzielczości.
U nas w tej chwili klikanie na obraz nic nie daje, więc uprzedzam, że użytkownik, widząc taką thumbnailową ramkę, prawdopodobnie będzie jednak podświadomie oczekiwać załadowania się wersji większej zdjęcia. My dziś założymy, że na etapie ogarniania JS-owych skryptów witryny nieco później dodamy takiego lightboxa do wszystkich zdjęć związanych ze skokami narciarskimi w naszej witrynie. Więc faktycznie pozostawmy sobie fotkę Kamila z tą alternatywną klasą thumbnail. Oczywiście pełny zestaw nadanych przez tą klasę właściwości łatwo jest sprawdzić. Prawym, zbadaj, no i tutaj jest całe jej ciało w pełnej krasie. Trochę to zabrzmiało, jakbym wam pokazywał, nie wiem, co najmniej jakiś akt kobiecy. Tutaj jest jej ciało w pełnej krasie. Ale dobra, kończmy tę CSS-ową erotykę, lecimy dalej. Powiedzmy, że w tym miejscu witryny, pod drugim akapitem przebiegu kariery, chcielibyśmy umieścić zdjęcie młodego Kamila Stocha. I to tak, żeby zdjęcie było z lewej strony, a tekst niejako opływał tę fotografię. Najpierw w ogóle spróbujmy umieścić fotkę ponad tymi słowami 18 września, w tym miejscu. No to poszukajmy... No i lecimy. Obraz, image. Źródło to będzie plik, zobaczmy. Tutaj jest młody Kamil Stoch. Zakopane 2006 JPEG. No to folder IMG. Zakopane 2006 JPEG. Dalej tekst alternatywny. I może na początku tagu dodajmy klasę. I jak powiedzieliśmy, wszystkie fotki związane ze skokami narciarskimi w całej witrynie planujemy jako miniaturki. Czyli image thumbnail. Lub jeśli ktoś woli, ewentualnie może użyć image fluid bez tej białej ramki. Zobaczmy. No, obraz znalazł się ponad tekstem, ale rzecz jasna o opływaniu przez akapit mowy być nie może. Ktoś oczywiście powie, no ale to zapewne dlatego, że przecież w kodzie najpierw jest znacznik obrazu IMG, a dopiero potem otwarcie P akapitu. Czyli jakby zrobić to tak, że weźmiemy to stąd, a tutaj wkleimy, to może wtedy tekst jakoś naturalnie obleje to zdjęcie. No, zobaczmy. No, jak widać, to także nie jest pożądany efekt. Więc jak to zrobić w Bootstrapie? No, odpowiednią, predefiniowaną klasą. Więc przywróćmy sobie teraz obraz ponad akapitem dla lepszego porządku, tudzież feng shui, i do wyrównania grafiki do lewej strony z włączonym opływaniem tekstu użyjemy klasy o nazwie float left. Klasyczna do bólu, można powiedzieć, oldschoolowa konwencja opływania, super czytelna nazwa predefiniowanej klasy. Zobaczmy. Pyk. Idealnie. No może jeszcze tylko marginesy da się poprawić. Trochę z prawej, trochę z góry, no ale to już mamy, myślę, we krwi. Zróbmy sobie może MR z prawej, dajmy 3 i MT, top z góry, może mniej, 2. Okej, okay, let's check this out. Ciach. I tak możemy włączyć opływanie dla naszej miniaturki. Oczywiście, skoro istnieje float left, to równie dobrze można stosować float right. I powiedzmy, że akapit niżej umieścimy sobie zdjęcie. To będzie Oslo 2012. No i ono będzie wyrównane do prawej, również z włączonym opływaniem tekstu akapitu. To skopiujmy sobie, wracając do kodu, tę linijkę. Wklejamy. Oslo 2012 i tak samo tutaj. No i tym razem to będzie rzecz jasna float right, a nie float left. A ten margines będzie teraz z lewej. Dobra, zobaczmy. No i proszę, bez problemu. Zobaczmy jeszcze, jak to się zachowuje w innych rozmiarach ekranu. No, na tyle ile może, wszystko działa. Natomiast w najwęższym możliwym widoku czasami zdjęcie opływane tekstem zajmie tak dużą część szerokości pojemnika, że niektóre dłuższe słowa mogą się zwyczajnie nie mieścić obok zdjęcia. U nas w Chromie w tej chwili nie widzimy tego problemu, ale pokażmy screena z innej przeglądarki, na przykład z Firefoxa, który pozwoli jeszcze bardziej ścieśnić widok. Tutaj przykładowo obok zdjęcia nie zmieściło się już słowo reprezentacji i stąd zrobiła się pionowa dziura w opływaniu. Mamy kilka możliwości, ale zrobimy prostą sztuczkę. Przypomnijmy sobie, że w CSS-ie mamy nasz zapis AddMedia dla najwęższego wymiaru do 575 pikseli, czyli extra small. Możemy dzięki obecności tego ograniczenia w najmniejszych widokach na przykład wymusić zajmowanie przez opływany obraz maksymalnie tylko połowy dostępnego miejsca. Może nie rozwiąże to problemu całkowicie i na zawsze, ale poprawi widok dłuższych słów w naprawdę wąskich widokach. Bo grafika zajmie zawsze maksymalnie tylko połowę dostępnego miejsca.
No i ktoś powie, no dobra, no to w tym rozmiarze także dajmy selektor dla klasy Image Thumbnail i nadamy dodatkową cechę Max Width 50% dostępnej przestrzeni. Kiedy odświeżymy, zobaczcie, teraz działa. Ale czy na pewno? Jaki będzie teraz problem? Zatrzymaj wideo i spróbuj się zastanowić. A my od razu zajrzyjmy do fuck-upa, który wystąpił. Idziemy niżej i okazuje się, że nasz Kamil Stoch w sidebarze też zajmuje teraz maksymalnie 50%, a tu powinien zajmować 100%. Czyli na czym polega błąd? No na tym, że ten nasz selektor jest, mówiąc najprościej, za mało szczegółowy. Łapie za dużo. Zamieńmy więc to na klasę po pierwsze float left i po drugie float right, przy czym wstawiamy tutaj przecinek, no bo wymieniamy te klasy. Nie chodzi nam tutaj przecież o jedną klasę wewnątrz drugiej. Zobaczmy teraz. Dobrze. I tutaj również. Okej, no to jeśli chodzi o opływanie obrazów w takim typowym artykule, warto myślę wiedzieć, że jest to naprawdę trywialne do uzyskania. Ostatni i często spotykany dylemat przy wstawianiu grafik i zdjęć, jak wstawić obraz standardowo pomiędzy akapity, ale jeśli nie zajmuje on całej dostępnej przestrzeni w szerokości, to jak go wyśrodkować? To wstawmy sobie pod kolejnym akapitem obraz, wklejmy ze schowka i to będzie tym razem grafika nazywająca się Drużyna 2013. No to wiadomo, najpierw poprawimy source, potem atrybut alt. Klasa floatująca obraz nie jest tutaj w ogóle potrzebna, a z marginesów zostawmy sobie tylko dolny, MB. Powiedzmy 3. No i zobaczmy. No, obraz jest na tyle duży, że wyśrodkowanie to możemy ocenić dopiero w rozmiarze extra large. No i szoku nie ma. Domyślnie obraz wyrównany jest do lewej strony. A rozciągnięty na całą szerokość też nie został, no bo wymiarując obraz w górę, oczywiście mam tu na myśli zwiększenie tego rozmiaru, no to grafika rastrowa oczywiście zawsze straci na jakości, więc rozciągać nie będziemy. Najlepszym wizualnie wyjściem byłoby ten obraz wyśrodkować. I teraz 90% osób uczących się Bootstrapa w miejscu klasy zdjęcia dopisze znaną sobie klasę o nazwie Text Center. No w końcu to wyśrodkowanie. Niestety jednak zobaczmy, klasa wstawiona dla zdjęcia, a nie pojemnika, nie zadziała. Sama klasa, jak się łatwo przekonamy, przypisana została, widzimy, tylko ona nie ma jak widać wpływu na zachowanie się obrazu. No i tutaj spieszę wyjaśnić, że w przypadku obrazów i ich klas, sztuczka wyśrodkowująca jest nieco inna. I chcę, żebyście ją znali. To sobie usuniemy. A trik polega na tym, iż dopisujemy display, czyli znaną nam już klasę D, block. Czyli włączamy zachowanie blokowe obrazu i oprócz tego aplikujemy klasę MX, czyli margines w osi poziomej. No i to będzie wartość auto, czyli niech przeglądarka automatycznie wybierze margines, co przekłada się na identyczny obraz z lewej i z prawej strony, lub mówiąc najprościej, co przekłada się na wyśrodkowanie elementu. Znana sztuczka, prawda? Sprawdźmy. No, teraz działa i fajnie, żebyście ten trik znali. Czyli jeśli chodzi o przetwarzanie obrazów, wiemy już sporo. Image Fluid, Image Thumbnail, klasy opływające Float Left, Float Right oraz wyśrodkowanie Display Block plus MX Auto. Warto to wszystko wiedzieć i zapamiętać, bo obrazami na stronach zajmujemy się cały czas, wiadomo. Fajnie, to lecimy dalej. Kolejny, stosunkowo częsty przypadek przy edycji tekstów to wystąpienie w jakimś miejscu czyjejś wypowiedzi, cytatu. U nas zobaczcie, to są przecież słowa Kamila wzięte z jakiegoś wywiadu. No i w tej chwili to trzeba się domyślić w trakcie czytania, że to przecież mówi Kamil, no bo styl typograficzny tego tekstu niczym nie różni się, że tak powiem, od głosu narratora. Wiecie, co mam na myśli. Także znajdźmy ten akapit. Mamy go. I teraz rzecz jasna, w takiej sytuacji jak to w HTML-u, przesuniemy nasz akapit w prawo, po to, żeby go teraz zamknąć wewnątrz znacznika block quote. I domknięcie tegoż znacznika. Ale zobaczcie, sama obecność block quote'a nie zmieniła nic wizualnie. Otóż w Bootstrapie należy tutaj jeszcze dopisać klasę o dokładnie takiej samej nazwie, block quote. I zobaczmy teraz, czcionka jest inna typograficznie, inna wizualnie. Używając opcji zbadaj, kiedy otworzymy sobie podgląd tej właśnie klasy block quote, to widzimy, że zmienia ona rozmiar tekstu
oraz margines dolny każdej linii na większe. Tak żeby cytat się rzeczywiście odznaczał. Żeby nasza podświadomość powiedziała sobie, oho, ten akapit to jest jednak coś innego. I super. Natomiast gdybyśmy chcieli jakiś aspekt zmienić, to zawsze możemy we własnym arkuszu nadpisać dany atrybut tej klasy. Na przykład powiedzmy, że chcemy mieć jednak tutaj mniejsze rozstrzelenie tekstu w pionie. Dopiszemy zatem w naszym arkuszu, powiedzmy tutaj, klasę blockQuote i nadamy atrybut na przykład lineHeight 120%. Zobaczmy. Działa. Natomiast w najmniejszej szerokości ekranu warto by chyba jeszcze tego fonta zmniejszyć, no bo jest za duży. Czyli wróćmy tam, skopiujmy cały selektor i wkleimy go do naszego AdMedia. No i zmienimy font, size i dajmy dokładnie na przykład 17 pikseli. Odświeżmy. No, teraz chyba lepiej to wygląda. Co jeszcze ważne przy niektórych cytatach, to oznaczenie autora danych słów. U nas w tej chwili raczej każdy domyśli się, że są to słowa Kamila Stocha, no ale niech to będzie na przykład wypowiedź trenera, Darka Szpakowskiego albo Piotra Żyły. No trzeba to odpowiednio oznaczyć. Dokonujemy tego, dopisując pod naszym akapitem, czyli pod wypowiedzianymi słowami, ale jeszcze przed zamknięciem blockquote'a, dopisując stopkę cytatu, czyli footera, o specjalnej, predefiniowanej klasie o nazwie blockquote footer. No i to powiedział Kamil Stoch i zamykamy footera. Zobaczmy. Super, chociaż trochę chyba za dużo tu jest wolnej przestrzeni między wypowiedzią a stopką. Więc ludzie często temu akapitowi z tekstem przypiszą, przejdźmy tam, klasę, rzecz jasna margin bottom MB i my damy powiedzmy wartość 1. Najczęściej w bootstrapowej praktyce zobaczycie tutaj przypisane właśnie wartości 1 lub 0. No i ostatecznie cytat prezentuje się naprawdę fajnie. Kolejny detal do poprawy, zobaczcie, kiedy zmniejszymy sobie szerokość płótna, ale nie całkowicie, to nasze zdjęcie Kamila przykleja się do lewej szpalty. Jedynie w rozmiarze extra small pojawia się margines, a to za sprawą naszego zapisu, zobaczcie w AdMedia. O, tutaj w tym miejscu jest nadany ten margin. No ale trzeba zadbać o taki odstęp dolny lewej szpalty także w innych widokach. Także powyżej, do klasy wpis dopiszmy margin bottom 40 pikseli. Zobaczmy teraz. No, teraz to ma sens, prawda? Także w widokach szerszych aniżeli extra small. Zawsze sprawdzajmy wizualnie witrynę nie tylko w skrajnych sizingach, w sensie w największym i najmniejszym, tylko badajmy też widoki pośrednie. Okej, to teraz pod zdjęciem Kamila w sidebarze pora umieścić pomocniczą nawigację i przy okazji będzie możliwość pogadać o klasycznych listach UL oraz OL. Jak je stylizować? Listę nienumerowaną i uporządkowaną. I teraz tak, po pierwsze, listy mają w bootstrapie domyślnie usunięty margin top, zaś margin bottom określony jest relatywnym rozmiarem jednego rem. I teraz my przygotujemy sobie w sidebarze dwie listy. Przejdźmy do folderu IMG w naszym projekcie, wróćmy tam. I tutaj mamy, zobaczcie, dokumenty listy TXT. Mamy tu przygotowaną listę UL z sylwetkami zawodników oraz drugą listę, tym razem zagnieżdżoną, z mapą nawigacyjną serwisu. Zewnętrzna lista to OL, a wewnętrzna UL. Mamy to przygotowane, żeby nie klepać takich zwyczajnych list od zera. Zaznaczmy więc sobie to wszystko i wrzucimy to rzecz jasna do naszego Aside'a pod zdjęciem Kamila Stocha. Co nieco wyrównajmy i zobaczmy, jak to będzie wyglądać bez żadnych dodatkowych przypisanych klas w serwisie. No, jak widać od razu, można powiedzieć z buta czy out of the box, listy nienumerowane mają klasyczną kropę, numerowane numer, a lista UL, wewnętrzna w zagnieżdżeniu, również ma kropę, tylko dla odróżnienia pustą w środku. Ale na razie to poprawmy na szybko nagłówki, no bo tu potrzeba marginesu z góry i font może być mniejszy. No to wracajmy i dopiszmy klas. Dajmy klasę H4, żeby nieco zmniejszyć czcionkę. No i margin na osi Y niech będzie 3. No i identyczny zestaw, skopiujmy teraz cały atrybut, damy do nagłówka z mapą serwisu. I teraz jeśli chodzi o klasy dla list, na pewno warto znać klasę list inline. Jak sama nazwa wskazuje,
Ona pozwoli układać elementy poziomo, w linii, horyzontalnie, jak to niektórzy lubią mówić. I realizujemy to tak. Całej liście przypisujemy klasę, jak powiedzieliśmy o nazwie list inline, i następnie każdy item, który ma się ułożyć poziomo, obok siebie, również ma zyskać klasę. Skopiujmy sobie więc ten atrybut. I my roboczo, powiedzmy, pierwsze trzy itemy rozłożymy sobie jeden obok drugiego. Ale to nie będzie ta sama klasa, tylko dla itemów li będzie tutaj list inline item. I tak trzy razy. Sprawdźmy teraz. Tak, rzeczywiście opcje układają się obok siebie, oczywiście dopóki będą miały miejsce to robić. Rzecz jasna, u nas w pionowym sidebarze stosowanie teraz tej klasy inline jest bez sensu. To był jedynie pokaz. Natomiast tego typu klasa przyda się rzecz jasna w szerokich, poziomych pojemnikach. Ważne jednak, że już ją znamy. Teraz zaś poznajmy klasę o nazwie list unstyled. Załóżmy, że w naszej mapie serwisu, którą widzimy w przeglądarce, nie chcemy mieć tutaj numerów, tylko niech to będą od razu wypisane działy serwisu, no bo to mają być elementy nawigacji, a nie klasyczna sztampowa lista. Zaaplikujemy więc dla tej zewnętrznej listy OL oczywistą w wymowie klasę list unstyled. I co ważne, w przypadku tej klasy nie trzeba już dawać poszczególnym li czegoś w rodzaju list unstyled item. Nie, nie ma takiej potrzeby. Sama ta jedna klasa mówi przecież ta lista, a więc wszystkie jej itemy nie będą miały markerów. Co jeszcze ważne, ta klasa jest teraz przypisana do listy OL, a tu mamy przecież zagnieżdżenie, czyli rzecz jasna itemy listy UL powinny nadal mieć zwyczajowy marker. Zobaczmy. Dokładnie tak. Rozumiemy teraz pełen obraz sytuacji, a swoją drogą warto by tutaj było dołożyć margines z lewej strony, no bo bez numerów wszystko się nam automatycznie przesunęło w lewo. No a my na tym etapie wiemy, jak to zrobić najszybciej. ML4. Zapiszmy. Pach. Idealnie. Okej, kolejna klasa związana z listą, którą warto poznać, to list group. Ta klasa pozwoli nam przekształcić listę w takie zgrupowanie danych, które reprezentuje pewną serię. No i wygląda w taki pseudoblokowy, można powiedzieć, sposób. No i u nas mamy serię kolejnych skoczków i może fajnie byłoby tę listę wykonać właśnie jako takie zgrupowanie. Ułatwi i uatrakcyjni to nawigację po życiorysach zawodników. Więc po pierwsze, niech cała lista ma przypisaną klasę list group. Tutaj sobie przywróćmy chwilowo same itemy li. Choć akurat tutaj poszczególne itemy, w tym naszym przypadku zgrupowania, mają rzeczywiście zyskać klasę list group item. No tylko, że my dokonamy tej edycji sprytniej, dzięki edytorowi, bo użyjemy sobie opcji zamień, Ctrl-H. I teraz chcielibyśmy, żeby cały taki pojemnik, cała taka tabletka była linkiem. Nie tylko napis w środku był podlinkowany, ale cały taki prostokąt stanowił hiperłącze. No i fajnie byłoby dać jakiś efekt hovera tym poszczególnym opcjom. No ale po kolei. Najpierw zamienimy otwierające li na ahrefa i niech ten link prowadzi do roboczo adresu będącego po prostu znakiem hash. Oczywiście tę dowolność użycia ahrefa zamiast li zapewnił nam Bootstrap. Mówiliśmy o tym w odcinku o navbarze. Jest to może nie tak fajne semantycznie, ale czytniki treści i roboty indeksujące dostały sporo czasu na zaadoptowanie tej nowej filozofii pozbycia się li na rzecz linków, bo wciąż oba zapisy mogą być używane zamiennie. I dalej klasa. No, każdy item to będzie list group item. A ponadto, jako że nasz blok ma ciemny wygląd, to przypiszemy sobie także dodatkowo klasę list group item dark. Wiadomo, chodzi o nadanie ciemniejszego koloru tej tabletce temu prostokątowi. I teraz ważne, jeżeli te nasze itemy zgrupowania mają nie tylko prezentować statycznie treść, ale ma do nich zostać przypisana jakaś dynamiczna funkcja, tak jak u nas funkcja zmiany przeglądanego życiorysu, to koniecznie dopisujemy jeszcze klasę list group item action. To jest klasa przeznaczona dla elementów, które zapewnią dystynktywną akcję w serwisie, w przeciwieństwie do zgrupowań statycznych, które tylko prezentowałyby treść, na przykład jakąś kolejność na podium któregoś z konkursów skoków. U nas raczej ewidentnie chodzi o podjęcie akcji, o nawigację po życiorysach, więc klasa action to jest u nas must have. No i kiedy zamiana znacznika li jest już przygotowana, a tak to wygląda, to ustawmy kursor w dokumencie tutaj, zamień, no i lecimy, tam gdzie trzeba podmieniamy znaczniki.
kończąc w odpowiednim miejscu. No i oczywiście teraz zamykające LI trzeba zamienić. No i musimy zastąpić to zamknięciem znacznika A. Ustawiamy kursor i lecimy. Okej, zobaczmy jak to wygląda. No, sama idea fajna, tylko kolorki musimy sobie ustawić na dużo ciemniejsze. Zbadajmy to prawym. I jak widać, ta klasa o szumnej nazwie Dark wcale nie okazuje się taka mroczna, jakby to wynikało z nazwy. Także mimo, że ta nazwa przypomina fajny Netflixowy serial, to zamieńmy jednak trzewia tej klasy. Zastąpimy to nieco ciemniejszymi kolorami. Przejdźmy do arkusza stylów. I dopiszmy sobie obojętnie, na przykład tutaj List Group Item Dark. I nadpiszemy Background Color na powiedzmy coś takiego 373 A3D. I jeszcze kolor czcionki, na rzecz jasna biały. Sprawdźmy. Ha, całkiem spoko. Zwróćmy tylko uwagę, że aktualnie przecież znajdujemy się w życiorysie Kamila Stocha, a więc fajnie byłoby jakoś ten fakt oznaczyć na takim zgrupowaniu. I tutaj ważna sprawa, możemy w zgrupowaniach, tak jak mogliśmy w menu, używać klasy Active, jak i na przykład Disabled. No u nas będzie to klasa Active. A zatem zróbmy to. Dla itemu z Kamilem Stochem dopisujemy klasę Active po spacji. No, jest jakiś tam wyróżnik, tutaj akurat czarny, ale kolor to się zawsze dopasuje. No to pora na kilka drobnych poprawek. Po pierwsze, mało jest tu marginesu, także znajdźmy sylwetki zawodników. NY4. Ciach, lepiej. Kolejna rzecz, kolor hovera, taki jasno-szary, nijak ma się do kolorystyki i feelingu naszego tutaj bloga. U nas to by raczej musiał być taki kolor, żeby zachować spójność. No to w CSS-ie skopiujmy sobie cały ten selektor i wklejamy, dopisujemy hover i zmienimy tylko kolor tła. Damy 91A, 33B i jak to przy hoverach dla pewności dopiszmy important. Zobaczmy. Gitara i od razu zróbmy też selektor dla klasy Active, czyli skopiujmy sobie to. Ciach. I nas interesuje po pierwsze złapanie zgrupowania, czyli po prostu list group. I w środku łapiemy element o klasie Active. Kolor może być, ale dopiszmy jeszcze kursor default. Żeby nie była to hoverowa łapka, żeby nie był to pointer. Zobaczmy. No, idealnie. Takie zgrupowanie zdecydowanie ułatwia nam nawigację po tych życiorysach skoczków. W mniejszych rozmiarach ekranu też wygląda to fajnie i łatwiej trafić na telefonie w to paluchem. Jedynie w najmniejszym widoku możemy sobie te napisy wyśrodkować. Wyglądałoby to, myślę, lepiej. Czyli to wstawimy sobie do naszego Add Media dla najmniejszego rozmiaru i to będzie List, Group, a w ciele selektora będzie Text Align, Center. Potestujmy, czy zadziała. Wygląda super. Oczywiście w gotowym serwisie to wszystko trzeba by jeszcze odpowiednio podlinkować do właściwych działów, szczególnie także w mapie serwisu. Ale dobra, na tym zakończymy ten nasz w miarę chilloutowy dzisiejszy epizod, w którym po prostu tworzyliśmy content witryny i poznaliśmy całą masę użytecznych frameworkowych klas. Oczywiście nie mówiliśmy jeszcze o formularzach i jego elementach, ale już poznanie sposobów natychmiastowego stylowania tekstu i jego typografii, obrazów oraz list jest mega użyteczne w codziennej edycji witryn. Ważne, że teraz, po tym odcinku przyjdzie to już dużo łatwiej. Poznaliśmy też wiele niuansów, detali i trików. Dziękuję Wam za uwagę. Nie zapomnijcie o łapkowaniu, ja na pewno nie zapominam o podziękowaniu dla patronów. No i do usłyszenia niebawem w kolejnych produkcjach na kanale. Pozdrawiam serdecznie.